Moją ulubioną i najfajniejszą imprezą kulturalną w Lublinie jest bez wątpienia spacer śladami poematu o mieście Lublinie. Co roku, w pierwszą lipcową noc, spotykają się miłośnicy poezji tego właśnie międzywojennego poety i wędrują ulicami Lublina, tak jak tymi ulicami w poemacie wędruje tajemniczy wędrowiec. Dlaczego to jest najlepsza impreza? Przede wszystkim super spotkanie z miłośnikami Lublina na świeżym powietrzu. Można poznać zupełnie nowe osoby. Rekreacja, bo spacerujemy, wyruszamy z wiaduktu na moście Poniatowskiego, idziemy sobie później na cmentarz przy ulicy Lipowej, tam odwiedzamy grób Józefa Czechowicza i grób profesora Władysława Panasa, który był jednym z inicjatorów tego spotkania, i kończymy na Wzgórzu Czwartkowym. Tam patrzymy na przepiękny lipcowy księżyc. To jest naprawdę niesamowite wydarzenie, a po drodze jeszcze oczywiście na głos czytamy poemat o mieście Lublinie. A jeśli chodzi o miejsce, które mogę Wam polecić, to przede wszystkim Czarny Tulipan. To sympatyczna restauracja, knajpeczka, gdzie poza tym, że można dobrze zjeść, odbywają się fenomenalne koncerty jazzowe, ale także imprezy klubowe. Tam na przykład możecie bardzo często posłuchać DJ-a Janka, który gra rewelacyjne bałkańskie bity. To jest miejsce, gdzie jest dość ciasno, ale myślę, że to jest duży plus tego miejsca, bo można poznać zupełnie nowe osoby.